Zanim przejdę do tematu, chciałbym, żebyś odpowiedział na jedno proste pytanie. Podczas zakładania nowego konta na Facebooku widzisz taką stronę z polem tekstowym na wpisanie hasła do swojego e-maila. Nie hasła do Facebooka, tylko hasła do swojej skrzynki e-mail. Dzięki wpisaniu hasła Facebook może od razu zweryfikować Twój adres e-mail i nie musi wysyłać wiadomości z linkiem aktywacyjnym. Na stronie za bardzo nie widać innych opcji rejestracji. Zakładając, że jest to prawdziwa strona Facebooka, a nie podróbka stworzona przez hakerów, co robisz? Wpisujesz swoje hasło i zakładasz konto na Facebooku? Druga opcja. Szukasz innego sposobu rejestracji bez wpisywania hasła? Czy może rezygnujesz na tym etapie i poradzisz sobie bez Facebooka? Tutaj jest ankieta, w której możesz wybrać odpowiedź. Pytanie o hasło do maila naprawdę pojawia się podczas rejestracji na Facebooku. To nie jest żadna fałszywa strona przygotowana przez rosyjskich hakerów. To rozwiązanie, które ma uprościć proces rejestracji, funkcjonuje już od maja 2016 roku, ale dopiero gdy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa eSushi napisał o tym na Twitterze, w końcu ludzie zwrócili na to uwagę. Jak wyjaśnia eSushi, niektóre osoby, tworząc nowe konto na Facebooku, są proszone o podanie haseł e-mail. Post na Twitterze szybko zdobył popularność, a wkrótce po tym sprawę nagłośniły The Daily Beast, Business Insider i Gizmodo. W swoich artykułach mocno skrytykowali Facebooka za to działanie i, jak się później okazało, całkiem słusznie. Bennett Cyphers, specjalista do spraw bezpieczeństwa w Electronic Frontier Foundation, powiedział w wywiadzie dla Business Insider, że praktyka proszenia ludzi o hasło do poczty jest sprzeczna z zasadami bezpieczeństwa, podstawową przyzwoitością i zdrowym rozsądkiem. Założyciel Rendition InfoSec, Jake Williams, powiedział dla The Daily Beast, że to absurdalne, dokładnie cytując, beyond sketchy. Troy Hunt, twórca usługi Have I Been Pwned, nazwał to a security anti-pattern. Na krytykę od razu zareagowali pracownicy Facebooka. Jedną z pierwszych informacji, którą przekazali mediom, jest to, że bardzo mała liczba użytkowników jest proszona o podanie haseł do maila. Najwyraźniej chodzi o te adresy e-mail, których serwer nie obsługuje OAuth, otwartego standardu, który umożliwia logowanie bez przesyłania rzeczywistego hasła. Większość popularnych usług e-mail obsługuje OAuth, dlatego ta szczególna cecha rejestracji konta na Facebooku pozostawała ukryta przez lata. Przedstawiciele Facebooka dodali, że portal nie przechowuje haseł do poczty, używa ich tylko do potwierdzenia adresu, po czym usuwa hasła z pamięci. Niestety 2 tygodnie później wyszły na jaw nowe informacje w tej sprawie i okazało się, że pracownicy Facebooka kłamali. Po wprowadzeniu hasła do maila pojawił się komunikat importowanie kontaktów. Bez wcześniejszego pytania, czy tego chcesz, bez możliwości wycofania się, wpisujesz hasło, aby założyć konto, a Facebook od razu przechwytuje Twoje dane. Przedstawiciel Facebooka przyznał, że w ten sposób zebrano dane od 1,5 miliona użytkowników i wykorzystano je do dopasowywania reklam oraz do rekomendowania znajomych do dodania. Rzecznik dodał też, że Facebook nie pobrał treści przesyłanych maili, a jedynie adresy nadawców i odbiorców. Jednak kontakty użytkowników nadal mogą być bardzo wrażliwymi danymi, ujawniającymi, z kim ludzie się komunikują. Dlatego Facebook obiecuje usunąć przechwycone dane i wydał w tej sprawie następujące oświadczenie. Szacujemy, że pobrano kontakty e-mailowe od nawet 1,5 miliona osób. Te kontakty nie były nikomu udostępniane i usuwamy je. Naprawiliśmy podstawowy problem i powiadamiamy osoby, których kontakty zostały zaimportowane. Ludzie mogą również przeglądać i zarządzać kontaktami, które udostępniają Facebookowi w swoich ustawieniach. Czy mając pełny dostęp do maili, Facebook pobrał tylko pola nadawca-odbiorca? Przecież już raz skłamali, twierdząc, że hasła nie zostały do niczego wykorzystane. Za jakiś czas wszyscy zapomną o skandalu i pewnie nie dowiemy się już niczego więcej, co działo się z przechwyconymi danymi. Miliony ludzi spędzają wiele godzin na Facebooku każdego dnia. Wszyscy wiemy, jak duży ma wpływ na kształtowanie poglądów ludzi, to też mógłby poprawiać ich nawyki bezpieczeństwa. Zamiast tego robi dokładnie odwrotnie. Przez lata eksperci od bezpieczeństwa próbowali nauczyć ludzi, jak pilnować swoich skrzynek e-mail. Mówili użytkownikom, że hasła nigdy nie powinny być udostępniane osobom trzecim. A tymczasem jeden z największych portali społecznościowych prosi o hasło, do którego nie powinien mieć dostępu. Nagle zupełnie niedopuszczalna praktyka zamienia się w coś,
co ludzie mogą postrzegać jako normalne. Tak nie powinno być. Myślę, że każdy powinien wyciągnąć wnioski z niekończącego się pasma skandali związanych z bezpieczeństwem i prywatnością na Facebooku.